Szanowni Państwo, od niedawna Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada w swojej ofercie kierunek prawo o profilu praktycznym. Program z tych studiów oparty jest przede wszystkim na zajęciach praktycznych, gdzie ponad 50% zajęć to ćwiczenia, laboratoria, warsztaty. Studenci uczą się na nich pisać proste pisma procesowe, a następnie przedstawiać je na zajęciach w formie symulacji rozpraw sądowych. Znajdujemy się na sali sądowej, gdzie studenci wcielają się w rzeczywiste role procesowe adwokata, prokuratora, oskarżonego, świadków. Symulacja ta jest pod przewodnictwem pana prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi, pana sędziego doktora Marka Pietruszki. Co istotne, w niniejszej symulacji rozprawy sądowej biorą również udział licealiści jako publiczność. Po jej zakończeniu biorą udział w dyskusji pod przewodnictwem pana prezesa, której sami decydują, czy oskarżonego należy uznać za winnego czy też nie, a następnie jaką karę należy wymierzyć. Również tutaj pan prezes wyjaśnia licealistom, na czym polega tak naprawdę rola sędziego, adwokata czy też prokuratora. Uczestniczyliśmy w symulacji rozprawy sądowej. Przyjechałam z uczennicami 20. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Są to połączone dwie klasy, klasa humanistyczna o profilu dziennikarskim i klasa prawniczo-społeczna. Mieliśmy za zadanie odtworzyć strony w postępowaniu karnym. Była to fajna zabawa i duże doświadczenie, jeżeli chodzi o zajęcia nasze na naszej uczelni. Poza tym nasze zajęcia są bardzo kreatywne, dużo można z nich wynieść, doświadczenia. Bardzo mi się podobało, dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy i też właśnie poznałam z takiej praktycznej strony, jak to wygląda, w sensie prawdziwa rozprawa. Bardzo fajnie się to oglądało i też było fajnie to zrobione, że mogliśmy jakby zabrać głos i jakby zdecydować, czy ktoś był winny, czy niewinny. Myślę, że też to nam otwiera oczy na niektóre rzeczy, że nie przedstawiane są nam same suche fakty, sama wiedza i tak dalej, tylko możemy właśnie w praktyczny sposób wejść w ten świat tego, co się, jak naprawdę to wygląda. Nie chciałabym iść na studia, na których jakby byłabym musiała właśnie siedzieć nad książkami i nie wiadomo co, chciałabym, żeby jakoś to było przyjemnym jakimś takim atmosferze, żebyśmy robili coś praktycznego, żebyśmy mogli właśnie dowiadywać się różnych rzeczy na jakimś przykładzie. Znaczy się, no wiadomo, że bez ciężkiej pracy i nauki niczego nie osiągniemy, ale myślę, że to nie jest wszystko, że właśnie najbardziej kluczowe są właśnie te praktyki, wiedza, którą zdobywamy, żeby potrafić ją wykorzystać po prostu w praktyce. Jestem studentką administracji stacjonarnej na trzecim roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i razem z naszym promotorem, doktorem Mariuszem Olężałkiem, który jest dziekanem prawa, w ramach udziału w warsztacie z pisania pism procesowych dostaliśmy propozycję udziału w tej symulacji rozprawy sądowej. Mieliśmy czas na przygotowanie całego stanu faktycznego, całej rozprawy. A potem zostało nam zaproponowane jeszcze wzięcie udziału w tej rozprawie, co było dla nas bardzo fajną inicjatywą, spróbowanie czegoś kompletnie innego. Także dzięki temu mieliśmy szansę zobaczyć, jak wygląda proces na żywo. A także poprzez praktykę mieliśmy szansę nauczyć się tego, jak wygląda cały przebieg postępowania, jak wygląda sporządzanie pism. I to było coś, dzięki czemu zdobyliśmy niezbędną wiedzę na tym kierunku. Myślę, że symulacja tej rozprawy karnej jest dość ciekawa. Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ no, uczy mniej więcej, jak wyglądają rozprawy, procesy, daje jakąś taką wiedzę, z którą można wejść już w zawód związany z prawem.
Na pewno też daje niezbędną wiedzę dla licealistów, którzy byli na widowni, jak właśnie wyglądają kwestie prawne, co ich może kiedyś czekać w życiu. Było to kreatywne rozwiązanie formy zaliczenia, ponieważ nie musieliśmy siedzieć w domu, przerzucać tony książek i pisać dziwnych projektów, tylko mogliśmy zabawić się w taką symulację, wcielić się w role procesowe. Jest to dobre doświadczenie, pokazuje co możemy w życiu, jak łatwo możemy w życiu zbłądzić z naszej drogi, jakie konsekwencje możemy wyciągnąć przez to. A takie pokazanie tego młodzieży, która była odbiorcą naszej symulacji, jest też dobrą przestrogą i uważam, że takie akcje, takie wydarzenia powinny być promowane jak najbardziej cały czas. Mieliśmy również zajęcia praktyczne z doktorem Skibą. Mieliśmy okazję pójść na prawdziwą rozprawę sądową. I też to na pewno było przydatne przed tą symulacją, ponieważ zobaczyliśmy, jak to w praktyce wygląda. I miejmy nadzieję, że po studiach z takim doświadczeniem po Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi dostaniemy się do dobrej pracy.